Tak Centrum Nauki Kopernik wyglądało kilka miesięcy temu. Tak wyglądać będzie za rok. A tak wygląda dziś. Postęp robót jest wyraźnie widoczny. Stropy w module A zostały już zrobione. Trwa montaż elewacji. Na przełomie listopada i grudnia zakończą się prace przy konstrukcji stalowej modułu B budynku. Dźwigów potrzeba już zdecydowanie mniej. Centrum zaczyna coraz bardziej upodabniać się do wizji architektów. Język polski jest trudny, zwłaszcza w piśmie. Udowodniło to zorganizowane już po raz czwarty przez władze Ursynowa otwarte dyktando. Profesor Jerzy Bralczyk, współtwórca dyktanda, czytał: spośród niemalże doszczętu zużytych wędzisk wydobył bez mała 2,5-metrową pseudo-bambusową niby różdżkę. To tylko początek tekstu, z którym zmagało się blisko 100 osób. Jako jedyny nie popełnił błędu i zwyciężył w rywalizacji Aleksander Mersiński, prawnik z Kielc. Już w zapomnienie odeszły miotły z brzozowych witek. Teraz na ulicy stolicy nocą wyruszają zamiatarki. W środku skomplikowany pulpit sterowniczy. Rozmaitość kształtów miejskich krawężników i chodników zmusza do ciągłej, precyzyjnej regulacji wirujących szczotek. Kurz, brud, śmieci, liście zasysane są następnie przez gigantyczny odkurzacz. W zimie pojazd można szybko przebudować na pług z posypywarką, ale na razie śniegu jeszcze nie ma. Na Żoliborzu w hali przy szkole numer 267 odbyły się turnieje integracyjne w wioślarstwie i bejsbolu. W zawodach w wiosłowaniu na sucho wzięło udział 15 drużyn mieszanych. Mimo braku wody, emocje były ogromne. Pokazowy turniej w bejsbolu był również bardzo ciekawy. Organizatorzy Warsaw Baseball and Softball Club chcieli zwrócić uwagę na możliwości integracji z osobami niepełnosprawnymi, jakie niesie uprawianie sportu. Trzynastego i 14 listopada w studiu koncertowym Polskiego Radia odbył się 5. Warszawski Festiwal Gitarowy. Uczestniczyliśmy w próbie Dnia Polskiego. Własną kompozycję gra Marek Pasieczny z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali. www.um.warszawa.pl